Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przyzwyczajeniach słownych w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy mam nadzieję się przyzwyczaili do oddawania mi 15 lub więcej. Przyzwyczajenia słowne występują w Naruto dość często i kilkanaście osób stale ich używa, co jest bardzo fajnym zabiegiem, który pozwala nam przywiązać się do postaci, a jednocześnie nadaje im bardziej ludzkiego wydźwięku, bo przecież większość z nas ma jakiś styl mówienia, którego wręcz nadużywa i często staje się to takim symbolem osoby, a czasem nawet żartem, co nieraz było w fanowskich memach wykorzystywane. Dzisiaj postaram się przedstawić wam najpopularniejsze przyzwyczajenia słowne bohaterów Naruto i wyjaśnić, co, o ile cokolwiek znaczą. Lecimy. Jest to chyba najpopularniejsze przyzwyczajenie w tym uniwersum, należące oczywiście kolejno Datebayo do Naruto, Datebane do Kushiny oraz Datebasa do Boruto. Może was to zdziwić, ale te powiedzenia nie mają dosłownego tłumaczenia, choć są one stosowane. I tak Datebayo w angielskim znaczy believe it, a Datebane to you know. W przypadku Datebayo, Naruto używa go jako zakończenia zdań, aby je po prostu urozmaicić, natomiast jego matka używa Datebane wtedy, gdy jest podekscytowana lub zła. Pomimo braku dosłownego tłumaczenia, to Datebayo, Datebane i Datebasa można podzielić na trzy części, które właśnie teraz wam wyjaśnię. Da. Wiele japońskich zdań kończy się słowem desu, która ma nieformalną alternatywę i jest nią właśnie da. Bardzo często spotyka się, że do zdania kończącego się na da dodawane jest właśnie teba, z czego powstaje dateba, ale nie jest to wymagane, dlatego da jest czasem pomijane, gdy Naruto wypowiada swoją sentencję i zamiast tego mówi po prostu tebayo. Tak więc da jest częścią zakończenia zdania, którą tak naprawdę można pominąć, jednakże raczej się tego nie robi. Teba. Jak już wspomniałem, jest to najczęściej używane w połączeniu z da, natomiast teba jest używana w celu podkreślenia kwestii mówionej i ogólnie się przyjmuje, że na polskie znaczy to coś w stylu mówiłem ci czy mówię ci. Nadaje to całemu zdaniu ton pewności siebie, ale też irytacji. To tak jakbyśmy po polsku powiedzieli mówiłem ci, że 2 plus 2 razy 2 to 6, a nie 8, z takim poirytowaniem, czy mówię ci ziom, 2 do potęgi 10 to 1024, jestem profesorem matematyki, to wiem, właśnie z taką pewnością siebie. Yo, ne, sa. Są to zakończenia tych przyzwyczajeń słownych i są to proste rozwinięcia dla podkreślenia słowa. Zakończenie yo, podobnie jak teba, jest często dodawane na końcach zdania w standardowej mowie japońskiej i oznacza pewność, że to co się mówi jest prawdziwe i słuszne. I co ciekawe, Naruto już na początku pierwszej serii, już w trzecim i czwartym odcinku użył odmiany datebasa. Tak więc podsumowując tę sentencję, datebayo i jego pochodne mogą być używane w standardowej mowie japońskiej, choć raczej rzadko i tylko w nieformalnym otoczeniu, ponieważ pokazuje to trochę taką narcystyczną postawę osoby, że ona wie lepiej. Pasuje to więc idealnie do Naruto, nie uważacie? A no, sratonkaczy. Całkiem możliwe, że nie kojarzycie tego zbyt dobrze, bo Sasuke Uchiha używał tego głównie na początku pierwszej serii. Usuratonkachi oznacza na polskie takie cienki bolek i jak samo tłumaczenie wskazuje, to na pogardę mówiącego do słuchającego. W tym przypadku było to mówione do Naruto i miało być to odebrane jako to, że jest bezużyteczny. To, że tego nie zapamiętaliście, mogło być uwarunkowane tym, że Sasuke używał tego pstryczka w nos w Naruto od czasów Akademii, aż po spotkanie z Itachim w pierwszej serii. Po tym wydarzeniu przestał używać tej sentencji, aby zasymbolizować oderwanie się od drużyny. Po latach użył go ponownie, aby zasymbolizować coś zupełnie odwrotnego, a mianowicie decyzję o powrocie do wioski, bo powiedział to po tym, jak zremisował finalną walkę z Naruto. Oczywiście używane przez Shikamaru, który nauczył się tego od ojca, a później zaczął używać tego syn Shikamaru, Shikadai, a czasem nawet złośliwie używany przez Temari. Mendokse jest najkrótszą możliwą formą powiedzenia mendokusai, a w japońskim otoczeniu mendokse jest wyjątkowo niegrzecznym sposobem na powiedzenie kłopotliwy, co zresztą właśnie to znaczy. Właściwa, grzeczna forma więc brzmi mendokusai desu. Shikamaru początkowo używał tego przyzwyczajenia do odpowiedzi na wszelkie wyzwania czy obowiązki, z jakimi miał do czynienia, jako typowe narzekanie czy pretekst, aby tego nie robić, po prostu był leniuszkiem. Po misji, w której musieli sprowadzić Sasuke z powrotem do wioski, unikanie odpowiedzialności stawało się dla niego coraz trudniejsze, z czasem wręcz niemożliwe.
Zamiast się załamać, Shikamaru odkrył radość z tego, co może dać światu, dużo większą niż leniwe oglądanie chmur. W późniejszym etapie nadal używał tego terminu, jednakże miał on całkowicie inny wydźwięk. Nie było to już wymówka, a raczej słowo, którego używał, jeśli chciał podkreślić, że jakieś zadanie jest trudne, ale jednocześnie wiedział, że wypełnienie jego da mu satysfakcję. Baka yaru, kono yaru. Raczej nie trzeba mówić, kto wykorzystywał często te słowa, choć i tak o tym powiem. Killer Bee, on tego używał. Baka yaro, kono yaro wykorzystywane jest bardzo często przez niego na końcu zdania i wypowiedziane jest w ten sposób, który moglibyśmy określić jako rapowy styl mówienia. Najłatwiej na polski to przetłumaczyć: głupcze, tak, ty. I od razu kojarzy się to jako obraźliwe, ale gdy używa tego Killer Bee, możemy stwierdzić po sytuacji, czy miało być to obraźliwe, czy niekoniecznie. I zazwyczaj było to raczej używane bardzo luźno, bo używał tego nawet w stosunku do bliskich. To trochę tak jak w naszym polskim soczystym rapie mówią: sprawdź to gówno, ale przecież nikomu nie chodzi o to, żebyś zobaczył lub zobaczyła, jakiego barabasza z siebie wydobył. Używane przez Sakurę, a później również przez jej córkę, i tak jak w przypadku Datebayo, nie ma to dosłownego znaczenia, ale w zależności od sytuacji można to przetłumaczyć jako tak jest, albo oj nie byczku, albo nawet cholera. Jak więc widzicie, mówiąc Shanaro, można powiedzieć praktycznie wszystko. To trochę jak nasze takie polskie potężne kurwa. W zależności jak to wypowiecie, może znaczyć zupełnie coś innego. W pierwszej serii był to zwrot używany bardzo często przez wewnętrzną Sakurę. Mata konto na. Używał tego Itachi, a następnie Sasuke w Boruto. Oznacza to oczywiście innym razem. Itachi używał tego wielokrotnie, aby poinformować Sasuke, że niestety nie będzie mógł z nim spędzić czasu wolnego, a do tego dochodził gest w postaci puknięcia go w czoło dwoma palcami. Sasuke przejął ten nawyk po tym, jak wrócił do wioski, i jest to hołd, aby upamiętnić starszego brata. W ostatnich sekundach swojego życia Itachi zmodyfikował swoje hasło, aby pasowało do sytuacji, mówiąc Kore de saigo da, co znaczy na tym się kończy. Jest to niewątpliwie symbol Deidare, którego używał na prawo i lewo oraz oznacza sztuka jest eksplozją. Używa tego wielokrotnie przed lub po wybuchu i jest to sposób na pokazanie, co według niego jest prawdziwą sztuką. Uważa on, że to co ulotne, piękne i trwające tylko przez chwilę nadaje sztuce wielkości. Są też to jego ostatnie słowa, które wypowiedział detonując samego siebie w celu wyeliminowania Sasuke. Nazynaro. Używane praktycznie tylko przez Shino i oznacza to dlatego, że. I wiadomo, że zaraz Shino będzie tłumaczył jakąś rzecz. Jest to tak wyjątkowe i niespotykane, że jest postrzegane jako dziwne. Jest to nawet komicznie przedstawione, bo Naruto kiedyś nie poznał Shino z wyglądu, ale poznał go po sposobie mówienia. I jest jeszcze kilka takich mniejszych przyzwyczajeń słownych, o których nie ma co za dużo się wypowiadać, ale wymienię je, bo może niektóre zauważyliście, a niektórych nie. Konohamaru często kończy tak swoje zdanie i można to przetłumaczyć na cześć, yo, czy coś w tym stylu. Zakończenie zdania, którego używał Deidara i Zaku Abumi, tłumaczenie jest jako tak lub a pisze się un. Odoru. Madara używał tego dość często i oznacza to tańczyć. Odnosił się tym do najróżniejszych bitew. Jazzy. Częste zakończenie zdań Onokiego. Zian. Tego zakończenia zdań używał Kankuro. Podsumowując, jak widać trochę tego jest, a nawet znalazłoby się jeszcze więcej, ale nie chciałem tutaj wymieniać przyzwyczajeń postaci, których możecie nawet nie pamiętać. Tak jak mówiłem też na początku, bardzo fajnie, że niektórzy bohaterowie mają swoje małe przyzwyczajenia, bo to nadaje im takiej bardziej ludzkiej formy. A jak jest z wami? Nadużywacie jakichś słów albo całych sentencji? Pochwalcie się w komentarzach. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o godzinę 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!